Pytanie do Marcina Wolskie. A pan gdzie znajduje cechy pozytywne tej książki? Ja już powiedziałem, że ja widzę same pozytywne cechy i dałem wyraz swojej, ja się przebiję, mam nadzieję, w swojej recenzji, ale chciałem jeszcze do tych paru rzeczy, które państwo poruszyli, które są niesłychanie istotne i które właśnie chyba wokół nich się skoncentrujemy, nie na przykład wokół barokowego stylu, odwołań do literatury, czy też do tego, co już panowie powiedzieli, że książka ta może być, no może nie podręcznikiem, ale przyczynkiem do podręcznika. Tak jak powiedzmy sobie, w Złym jest obraz pewnej Warszawy, jak w ostatniej książce naszego przyjaciela Maćka Rybińskiego jest ten szalony obraz Warszawy dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, tak nasz bohater uchwycił Warszawy, to śmieszne z tej żabiej perspektywy ogródku teatralnego, która istnieje w nas, istnieje w naszej pamięci, ale w żaden sposób nie została odtwarzana. Ale na te kwestie, które tu pan zacząłem sobie tutaj pewne rzeczy zauważyć. Po pierwsze, autor popełnił jeden błąd, mianowicie jako zarzut padło, że książka jest gruba, prawdopodobnie podzielona na 4 części. To nie jest błąd. Ona mogła być grubsza i podzielona na 8 części. Natomiast błędem jest, że ukazało się od razu. Należało ukazać pierwszy zeszyt za złotych 10 i z napisem następnym przypieprzonym ikonik. Potem następny zeszyt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dozować, zwiększać krąg czytelniczy, zyskiwać kapitał do wydania następnych książek. Więc jest to typowy błąd początkującego wydawcy, który, no nie wiem jak wygląda aktualnie stan twojego majątku, jednym nie zamieniłbym się. To jest kwestia druga. Pierwsza. Druga kwestia to jest to, czy będzie miał więcej wrogów i dlaczego ma tych wrogów aż tak wielu, więcej niż ogólnopolska norma przewiduje. Teoretycznie rzecz biorąc, Andrzej Kijowski jest człowiekiem, który w ogóle nie powinien mieć wrogów. Wrogów posiadają u nas, pewnie to Sławek będzie wiedział, ja wiem na swoim przykładzie, ludzie, którym się coś udało. Ludzie, którym się coś udało, są klasycznym przykładem na rzeszę oddanych i bezinteresownych wrogów. Natomiast ludzie, których w jakiś sposób, z ich lub nie z ich winy, życie skopało, to są przylepki, których każdy chętnie wziąłby na kolana, utulił, nie powiem, że podzielił się pieniędzmi, albo co pewnie zobaczył, no to po prostu nie żyjemy jeszcze w Królestwie Bożym, ale dlaczego więc, i to jest pytanie, Andrzej Kijowski, mimo że spełnia wszystkie cechy pluszaka, w roli tego pluszaka wystąpić nie może. Ano dlatego, że jest pierwszym gatunkiem człowieka, z którym się spotykam, które pasuje słowo, którego długo nie mogłem zrozumieć, mimo że pojawiło się ono w plotce o weselu. Weredyk. To jest człowiek, który mówi w oczy prawdę. Nie za plecami, tylko w oczy. Nawet jeżeli jest to mało rozpowszechnione wydawnictwo, to do właściwych ludzi tak. Tymczasem dzieje starożytne i najnowsze dowodzą, że prawda może być jedynie selektywna. Całej prawdy nikt nie jest w stanie znieść. I to jest podstawowy problem, ponieważ Andrzej Kijowski naraża się wszystkim. Gdyby on, powiedzmy sobie, uczynił swoim celem, swoich uwag, Filipik, czy też tylko ujawnianiem faktów, salę. Proszę bardzo, znienawidzony byłby w salonie, ale 40% społeczeństwa i 10% mediów były stało za nim murem. Odwrotnie, gdyby uczynił z celem swego ataku prawicowych oszołomów różnej maści, to miałby przed sobą otwarte studia Tusk Network. Natomiast Andrzej Kijowski nie jest tego w stanie zrobić, bo nawet gdyby próbował to zrobić, to wchodząc na fanfarach do siedziby TVN-u powiedziałby mimochodem tak, żeby kamera uchwyciła.
Bardzo się cieszę, że tu jestem, ale wasz szef to wał i tajnie. No i po prostu, i to jest po prostu niestety, drogi Andrzeju, przy całej miłości, moje uwagi mają charakter nie artystyczny, ale taktyczny. Niestety, czasami trzeba powstrzymać język. Czasami trzeba przełknąć pewne sprawy i nie można udzielać, wydawać ciosu we wszystkich kierunkach, bo nawet czterem muszkieterom łącznie to się nigdy nie udało. Pozostaniesz oczywiście w annałach i kronikach jako człowiek odważny, ale naprawdę ci, którzy będą studiowali przyszłe dzieje Polski, będą się musieli dobrze nagłowić, żeby trafić na twoją publikację. No ja teraz, panie Marcinie, powiem tak jak w tym znanym dowcipie, że a propos widziałem pańską żonę w Ciechocinku, to a propos ostatnio pana w TVN-ie widziałem. Tak, tak. Ale nie krzyknął pan tam tego, co... Nie jest pan eredykiem. Dobrze, to... Nie, po prostu odpowiem panu, bo to jest pana sprawa. Ja kalkuluję, ja myślę, co myślę o TVN-ie, ale jeżeli to medium może służyć do tego, żebym ja powiedział parę tekstów, które uważam za ważne i ich jeszcze mi nie przemontują, to ja podam rękę nawet panu Jezugowowi, czy nie odtrącę rzucającymi się naszymi Moniki Olejnik. Nie, to nie był, broń Boże, zarzut, to był dowcip. Skojarzyło mi się z takim filmem Był sobie chłopiec, gdzie Hugh Grant jest synem faceta, który napisał jedną dobrą piosenkę i może sobie z tego wspaniale żyć. Gdyby nie niepokorny charakter Andrzeja Tadeusza, mógłby spokojnie żyć ze swojego słabnego ojca i obcinać kupony. I chwała mu za to. To nie jest ten syndrom, bo znamy przykłady ludzi, którzy budowali swoje kariery na ojcu. Dramat Andrzeja Kieskiego leży gdzie indziej. Ale ja bym zwrócił uwagę na jedno. To jest książka, i długo się zastanawiałem, czy Andrzej ma rację, robiąc jakąś taką cezurę. On to nazwał 15-lecie Gminy Sojuszniczej. Otóż zastanawiałem się, czy to jest sprawdzenie. Długi czas byłem przekonany, że jest to głęboki błąd. Ponieważ Andrzej tworzył jakąś taką sytuację, jakoby te pierwsze lata były wspaniałe, potem było coraz gorzej i wreszcie już te ostatnie 5 lat. Z jego perspektywy życia prawdopodobnie tak. Ba, z mojej perspektywy też. Przez pierwsze lata też, można powiedzieć, byłem beneficjentem transformacji, radio, telewizja itd. Potem było zdecydowanie też. Natomiast mnie się wydaje, że w skali społecznej jest akurat odwrotny proces. Ponieważ jeżeli weźmiemy pierwsze 5, 6, 7 czy nawet 10 lat tego 15-lecia międzysojuszniczego, to głos polskiego inteligenta, powiedzmy opozycyjnego w stosunku do opozycji, nie mógł się w ogóle przebić. To nie były czasy, kiedy dzisiaj, tak powiedzmy sobie, ukazuje się jedna Rzeczpospolita i ukazuje się Gazeta Polska, która potraja w ciągu roku swój nakład. Wtedy wyrok autorytetu moralnego był wyrokiem prawie śmiertelnym. Więc nie zgadzałbym się z tą periodyzacją. Mnie się wydaje jednak, teraz wykonam zdanie przeciwne do poruszonego, że co się zmieniło? Mianowicie, że tamten układ przy całej swojej jednostronności i przy całym swoim przechyle nie był aż tak sztywny. Wojna polsko-polska, która wybuchła te 5 lat temu, czyli w 15 roku 15-lecia opisywanego przez Andrzeja, sprowadziła sytuację do systemu zero-jedynkowego. Albo jesteś tu, albo jesteś tam. I biada tym, którzy wpadli między te Boże żarna.